Jest niedziela, 6 marca 1938 roku. Jesteśmy w największym teatrze Berlina, w Theater des Volkes. Rozpoczyna się Kongres Polaków w Niemczech. Tymi słowami zaczęła się pisać historia, którą wspominamy do dziś. Istniejący od 1922 roku Związek Polaków w Niemczech po raz pierwszy w tak dużym gronie spotkał się w Berlinie. Delegaci do niemieckiej stolicy zjechali się z całego ówczesnego terytorium Rzeszy, w tym z obecnych ziem odzyskanych, czyli Pomorza i Śląska. Efektem spotkania było przyjęcie 5 dogmatów, które w świadomości patriotycznej są obecne do dziś. Prawda pierwsza! Jesteśmy Polakami! Prawda druga! Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Prawda trzecia. Polak Polakowi bratem. Prawda czwarta. Co dzień Polak narodowi służy. Prawda piąta. Polska jest matką naszą. Nie wolno mówić o matce źle. Od kilkunastu lat działacze spod znaku RODŁA spotykają się w rocznicę berlińskiego kongresu, bo przesłanie 5 prawd ma wymiar ponadczasowy. My jesteśmy właśnie tymi, można powiedzieć, naturalnymi sukcesorami, spadkobiercami. Czujemy łączność z tą tradycją, z RODŁem, z prawdami Polaków. To jest jak w tym biegu sztafetowym, przejmujemy pałeczkę, tę spuściznę, ten skarbiec i w sposób nieskażony chcemy przekazać je dalej. Kiedyś Związek działał tylko na terenie Niemiec i zajmował się bardzo intensywnie obroną polskiej mniejszości przed szykanami ówczesnych hitlerowskich władz. Po zakończeniu II wojny światowej część ziem należących do Niemiec, m.in. Śląsk i Pomorze, wróciły do Rzeczpospolitej. Działacze spod znaku RODŁA na tym terenie zajęli się głównie edukacją patriotyczną. Musimy robić wszystko, żeby przekazać dzieciom, żeby przekazać młodzieży, że patriotyzm to historia, że patriotyzm to dom rodzinny, że patriotyzm to wiara. Narzędzi, jakimi można budzić polskość w sercach młodych ludzi, jest całkiem sporo. Jakimi środkami? Różnymi środkami. Poprzez taką edukację historyczną, stricte historyczną, ale również poprzez formę tańca, teatru, śpiewu. Duży wkład w rozwój patriotycznego potencjału ma także Kasa Stefczyka, wspierając chociażby takie spotkanie. Dziękujemy pani dyrektor, prezesowi i skokowi Stefczyka w Gdyni. Były prezes Związku Polaków w Niemczech, czyli organizacji działającej nadal poza granicami kraju, przyznaje, że kiedyś problemem były warunki polityczne, teraz na przeszkodzie stoi zupełnie coś innego. Inny problem jest, ponieważ jest trudno zainteresować ludźmi tym, o czym ci słyszeliśmy. Trudno jest mówić o patriotyzmie wśród tych nowych generacji, które kładą większy nacisk na zdobywanie wykształcenia, przyzwoitego zawodu, na integrację w środowisku niemieckim, bo w końcu tam przychodzi żyć w przyszłości. Polakom, którzy żyli w Niemczech już wcześniej, od początku lat 30. towarzyszył znak RODŁA z połączenia słów rodzina i godło. Znak RODŁA w najkrótszej definicji to Wisła i Kraków. Prawdy Polaków to nasze dziedzictwo. Oczywiście nie tylko słowne, nie tylko werbalne. Najważniejsza zawsze rzecz, aby teorie stosować w praktyce, aby tymi prawdami się posługiwać, aby je w życiu realizować. Bo przecież, jak powiedział kiedyś Józef Piłsudski, naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.